nocy. No, oczywiście ludzie przyjeżdżają i robią, uszkadzają to, a szkoda. To przykre, że ludzie niszczą. Niestety problem w tym kanionie polega na tym, że jest tutaj droga dla 4x4ów i dużo ludzi tu przyjeżdża. No i oczywiście wielu wyznaje miłość, niszcząc tak stare zapisy. Idźmy dalej. Trzeba uważać, żeby nogi nie złamać. Koniec już wizyty w kanionie Czarnego Smoka. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś pomysły, co malowidła, piktografy mogą na tych ścianach przedstawiać. Kanion jest ogólnie długi, ale więcej nie ma, tylko krajobrazy. Teraz czas odwiedzić miasta budowane przez Anasazi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.